Cześć, to Maciek. Dzisiaj jesteśmy w lesie, jak zawsze. I opowiemy Wam o odnowieniach naturalnych, czyli o tym, jak leśnicy podpatrując przyrodę, spróbują z nią współpracować. Jesteśmy w dużym kompleksie leśnym, który akurat w tym całym fragmencie ma około 100 lat. Tyle lat ma ten las po mojej lewej stronie, prawej, za mną, przede mną. Wycięliśmy z niego taki fragment około 2 hektarów, z którego wzięliśmy drewno, ale chcemy, żeby w tym miejscu las odrodził się sam. Leśnicy coraz częściej i lepiej obserwują przyrodę i próbują naśladować. Chcemy tutaj, żeby wyrosła sosna. Gatunek, który bardzo dobrze odradza się na dużych, otwartych powierzchniach, które mają duży dostęp światła. Jak to zrobiliśmy? Już na etapie planowania zrębu wyznaczyliśmy drzewa nasienne, czyli tak zwane nasienniki. To jest N jak nasiennik. Są to drzewa, które charakteryzuje się bardzo dużymi koronami, które potrafią w przyszłości, gdy dostaną duży dostęp światła, wyprodukować jak najwięcej szyszek, z których powstanie duża ilość nasion. Takie drzewa, które właśnie za mną widać, to są te nasienniki. Są to takie zwykle najgrubsze, najładniejsze drzewa, które będą dawały życie przyszłym pokoleniu lasu. Produkują one takie szyszki, z których właśnie wylatują nasiona. Gdy wycięliśmy już drzewa wyznaczone do wycinki, zostawiliśmy nasienniki, to musieliśmy się zająć przygotowaniem gleby. Nasiona sosny, gdy upadną na taką przesuszoną, suchą ściółkę z nierozłożonymi igłami, z korzeniami jagód, mają dużo większy problem, żeby urosnąć. Jednak gdy wykonamy pługiem leśnym specjalne pasy, który nacina cały ten kożuch tych wszystkich korzeni, całej tej ściółki leśnej, lekko go rozcina, odkłada na dwie strony tą całą masę organiczną i odkrywa tą glebę mineralną, która jest pod powierzchnią całej ściółki jak najżyźniejsza, ponieważ jest to poziom próchniczny, gdzie wszystkie te rozkładające się szczątki organiczne przenikają do gleby. I właśnie w takim miejscu spadają nasiona z szyszek tych nasienników. Siejcie się! Po 2 do 5 lat od przygotowania gleby pod obsiew uważnie tą powierzchnię obserwujemy. Patrzymy, ile sosny się już obsiało. Gdy uznamy, że tej sosny już jest wystarczająco dużo, tak jak na przykład tutaj, gdzie mamy pełno podrośniętych siewek sosny, wtedy nadchodzi moment, żeby te drzewa nasienne usunąć. Robimy to zwykle zimą, kiedy przyjdą duże opady śniegu i te małe siewki, sadzonki znajdują się pod taką śnieżną kołderką. Dzięki temu są chronione, gdy te ogromne kolosy upadają i drewno jest wyciągane, one tylko lekko się przyginają, a potem na wiosnę powstają i sobie na spokojnie rosną. Dzięki temu te stare drzewa, które dały początek nowemu lasu, wyjeżdżają do tartaku. My mamy z tego wszyscy drewno, a tu już jest młody las. Można powiedzieć, że w Polsce mało jest takich drzew, które tak szybko i tak pięknie rosną jak sosna. To drzewko poznaliście już w odcinku o choinkach. To jest sosna, najpospolitsze drzewo naszych lasów. Gdy trafi do waszego domu jako choinka, dość długo postoi, wtedy ona wyrosła tylko dotąd. W tym roku przyrosła już taki kawał, aż o 70 parę centymetrów. W zeszłym roku przyrosła o ponad 60 centymetrów. A jeszcze niecałe 7-8 lat temu była ona taką malutką siewką. Odnowienia naturalne mają tą dużą zaletę, że są siewki różnych gatunków. Są także one zróżnicowane wiekowo, bo mamy tutaj zarówno siewkę tegoroczną, która może ma tydzień, dwa, na pewno od ostatniego deszczu.
Są też starsze, które już są dużo, dużo większe. Mogą być od 2 do 3 lat. Natomiast tutaj rośnie około 2-letnia brzoza umprzona. Tutaj mamy też brzozę brodawkowatą, taką świeżutką siewkę. Niedaleko rośnie jeszcze jarzębina, osika. Dzięki temu cały skład gatunkowy uprawy będzie bardzo różnorodny. Znajdujemy się teraz w takim ciekawym miejscu. Jest to powierzchnia, na której kipi życie. Jest to ona również z odnowieniem naturalnym. Widzimy tutaj bardzo dużo świerków z tegorocznymi, już całkiem sporymi przyrostami. Rośnie tutaj dąb, który przyniosła prawdopodobnie sójka. Jest brzoza omszona, która ma takie bardzo ciekawe listki, takie mechate. Jest ona związana z siedliskami wilgotnymi i jest dość rzadka. Ale rośnie też tutaj za mną sosna. Rośnie trochę słabiej, bo niestety dokucza jej mocno tutaj łoś i co tam z boku zielonego, miękkiego wyrośnie, to zgryza. Jest też osika, która tutaj się wsiała z okolicznych starych drzew. I te wszystkie drzewa, które się tutaj pojawiły, nie zostały posadzone. Wycięliśmy tutaj oczywiście wcześniej z rąb, zabraliśmy stąd drewno, ale tą powierzchnię przeznaczyliśmy właśnie pod odnowienie naturalne. Dosadziliśmy kilka takich sosen, żeby one stanowiły w przyszłości szkielet drzewostanu, czyli były tymi drzewami głównymi. Natomiast całą pozostałą powierzchnię zostawiliśmy pod odnowienie naturalne. I zobaczcie, co tu mamy. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek o odnowieniach naturalnych, dajcie łapę w górę i zasubskrybujcie naturalnie nasz kanał.